Siemanko ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w pierwszym odcinku Pack and Play. Także witam się z moimi widzami, witam się z widzami Kamyka i... I ja też się witam ze wszystkimi i robimy Pack and Play u mnie po raz drugi. Postanowiłem ja, że będę robił to z youtuberami, a nie samemu, więc teraz mam Adalberta i lecimy... No, ciekawie troszkę. Ciekawie i lecimy srebrne paczki tym srebrne razem. Srebrne paczki, 7, tak? 7. To już możesz otwierać pierwszą, ale w ogóle może nie zdradzajmy sobie, kogo trafiliśmy, po prostu otwórzmy te paczki. Dobra, i złóżmy. Dobra, będzie tajemnicza. Dobra. Jak trafi inform my Connelly, to ci nie powiem. Nie mam już my Connelly, to jest inny, jest Lincoln, ktoś tam jeszcze, także hej. A, to słabo. No słabo, był w tamtym tygodniu. Czyli to ja sobie nie zrobiłem składu jeszcze, to może najpierw to zrobię. No, dobra, to zrób, a ja... Umieszczam już pierwszych grajków. Może zrobimy... A nie, bo to w sumie przez srebrnych nie będzie. Dobra, nieważne. Ale co? Co, jaki miałeś pomysł? Żeby z karty, zmiana formacji i tak dalej, które trafisz, żebyś mógł korzystać. Ale w sumie to nie ma sensu, jak gramy srebrne paczki, bo nikt nie trafi tego. No, to modyfikacji. W sumie fakt. Serio? Napastnik z 28 tempa? No ja mam takiego srebrnego Van Buitena. O mój Boże. Ale ma 82 główki ma, jebany. Nie mam tego, nie mam w ogóle miejsca w jednorazowych, będzie gruby discard, czuję. Ja też wszystko discarduję, chyba że jakieś stroje są fajne. Także, hej. No niektóre srebrne stroje są drogie, się opłaca. Co to było? Jakieś strasznie długie nazwisko, what the fuck? What the fuck? Nie zdradzaj. Czekaj, ja już nie wiem, jestem chyba na... To jest trzecia paczka, tak mi się 69. Wydaje. Trzecia paczka chyba, zaraz sprawdzę to. Co, to ja dopiero drugą otwieram. 2500 końców, dziękuję. Nie wiem, ja bym wolał jakiegoś kosyckiego zawodnika. A to, 2,5 zawsze. To jest trzecia paczka, którą mam. Jeszcze 4. Dobra, ja jeszcze 5, to weź tam zluzuj tu. To coś tam. Spokojnie. Ja tu na szybkości będę miał więcej czasu, żeby ustalić skład. Inform! Trafiłem informa! Po co zdradzałeś? Lamus. Dobra, a, jakieś... Nie mówić, dobra, ale cicho. Ale się musiałem podjarać troszkę. No dobra, a jakiś fajny? No, fajny. Ale jak, fajnie. Jak zwykle głupi mają szczęście. No, powiedział, ktoś trafił Ronaldo. To wiadomo, że jestem głupi. O, to mi się podoba. O, w dupalcie. To mi się podoba. To jest raz, dwa, trzy, czwarta paczka chyba, albo piąta, kurde, nie wiem. Ja najwyżej zatrzymam nagrywanie i sprawdzę, bo w tym momencie nie jestem pewien, czy to jest czwarta, czy piąta. Zaraz muszę policzyć. O, ale beka. Mam bramkarza. To ci mogę powiedzieć, że mam bramkarza fajnego. O mój Boże, co ja zrobiłem? O właśnie. Dobra. Czekaj, to usunę wszystko. Chociaż może stroje Torino są ładne? Nie, nie są. Nie, chyba przeciętne troszkę. No, dobra. Sprawdźmy, ile ja tych paczek już pootwierałem. Nie tu. O, kondycha, fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, no czyli cztery paczki już otworzyłem. A ty wszystkich zawodników bierzesz, czy jak? No tak, no nie będzie z czego składu składać. Dobra. To ja jakaś discardowałem jednego chyba. Piąta paczka. Okej. Ziom, fajna fryz. Wygląda jak jakiś koleś z jakiegoś filmu, jak beka. Kurde, informa trafił. Jak to jest w ogóle, dlaczego jestem to zawsze taki... Taki, który nie trafia. Nieładnie. No ale krzyknąłem sobie chociaż fajnie. No. Sąsiadów będzie, oglądalność skoczy. No. Dobra. Tam w tytule, tam srebrny inform i na przykład powiem, że to by miał być Michael Leite albo coś takiego. Albo w ogóle wstawię srebrny Ronaldo w tytuł i też będzie fajnie. O, shit, to chyba piąta, ale nie wiem.
Okej. Ja w ogóle tych brązowych nie trafiam jakoś tak. Ja trafiłem jednego brązowego, co go wezmę do składu, bo jest fajny. Ja chyba też, także hej. Zobaczymy zaraz. Chyba jeszcze o, fajnie. Dwie paczki albo jedna. Kurde, przed chwilą liczyłem i znowu zapomniałem. Co to ma być? Nie, jeszcze jedna paczka mi została chyba. Także musi być inform teraz. Znowu, o, morale, fajnie. Mi się morale przydają. Dobra. I jeszcze jedna paczka. Nie, nie chciałem tego. A, jakiś strój zawierzałem, jakiś strasznie randomowy. A, jaki shit. Ostatnia paczka. Okej. Okay. Ja sprawdzę, bo sam nie wiem. Okej. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Ja powiem ci, że jestem gotowy, powiedzmy. Jako tako. Jeszcze sprawdźmy, czy ten bramkarz nie będzie lepszy dzień, bo tu. Nie. Dobra, nie, ja więcej nie wykminię. Ja też nie. Ile masz grania? O, ten ma 0. To beka trochę. Mój najmniej ma 1. Także hej. No ale to nie, nikt tu więcej nie będzie. Dobra, to ja cię zapraszam. 4 zgrania, 69 ogólnej. No ale masz informa, to się nie liczy. Okej, dobra. Zaprosiłem Adalberta po raz drugi. Miejmy nadzieję, że chomiki będą dobrze kręciły internetem. No ja na rowerku jeżdżę i nabijam. No właśnie. Internety. Dobra, tak, zagram. Zmienię stroje, żeby cię zmylić. Ciekawe, po ile ten inform chodzi. Wiesz co, no to po trochę może chodzić, bo w sumie srebrna liga belgijska jest popularna, ale zobaczymy. Platyna zrobił z ciebie skurwysyna. Oj. O, gol! O, come on. Przecież on nie powinien się rzucać, on ma 4 metry. Jak to jest możliwe? Z rękami 7. Z ręcami. O, come on. Jeszcze, kurde. Nie mogę, nie wierzę. Oho. Nie dobiegniesz chyba, nie, chociaż? Nie. No spokojnie, oni są twardzi. Okej, oha, to będzie gol. Musi być. No chyba ty. O, serio. Ale byłem na linii, nie byłoby. Wybiłbym. Tak, dupa. No wziąłem. No pochodzenie gabońskie, jakieś tam inne. Ale to w sumie jak u Niemców. No, jeszcze raz. Tak, brawo. To skosił wszystkich. Okej. Dawaj, jest twoja piła. Dobrze. Fiatiarella. O nie. Okej. No to musi być gol. Tak jest, w końcu. Fiatiarella. No. Nominalny lewy pomocnik, ale musiałem go dać na lewe skrzydło. Żeby było git. Ja myślałem, że tak, nie wiem, że nie wiedziałem w sumie jaki zawodnik jest najlepszy do główek, nie? I tak ogólnie to mistrz. Tu jest ta zmiana zawodnika. Napastnik z serii B, który ma srebrny, nie? Ma 88 główek na karcie, ale ma coś takiego. Lol. Więc dosyć chyba ciężko byłoby wygrać pojedynek główkowy z nim. No, pewnie tak. Patrz, jaki gol. Nie wierzę. Zakończenie, patrz go. Brązowy napastnik. No, o mój ge. Czasy, pierwszy brązowy team. No, pierwszy brązowy team, to ja miałem OP, człowieku. To nie było... Nie było... Aha. Tak. No, tak. Jest. Bo ma zero kondycji i zaraz padnie na mordę. Okej. Tak, 120. Dobra, to możemy zagrać karne, ale wygrałem tak. Dobra, to możemy uznać, że wygrałeś, a i tak zagramy karne. Nie, teraz okay. Strzelę, więc i tak będzie zasłużone karne. Dobra, to ci się odsłonię, żebyś strzelił. O. Oj, przypadek. Totalny. Co mistrz?
No tak, przecież on jest za duży. What the fuck? Będę po prostu stać, nie będę się przejmować. No nie, lamus. Tylko lamusy strzelają w środek. Tylko lamus. O mega. Chipujesz w środek. Nie, no co ty. Troszkę ten rozbieg jednak jest słaby. Znaczy to jest strasznie słabe, że po prostu widać, kiedy strzelasz w środek tym chipem i trzeba po prostu tego nie wiedzieć, żeby się na to nabrać. O. Tu, 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 tu. I co, wygląda na to, tam powoli się zapowiada na to, że... A, shit. Masz coś takiego, że wiesz, wiesz gdzie on strzeli, masz się tam rzucić, ale ostatecznie się rzucasz gdzie indziej. No. Nie wierzę. Czy co, wyjdzie na to, że ja wygram kartę, a ty wygrasz mecz? No. Tak jest, pod poprzeczkę. Dobra, obronię to. Dam radę. No środek, lamus! Środek, to był prawy górny. Tak. Może mi nie wyszło, bo nie umiem strzelać w górę, ale cicho. Dobra, no. Czyli Kamek wygrał mecz, ja wygrałem karne, więc jest git. No, tak, że tak możemy powiedzieć, że taki remis. Prawie, że remis. Prawie, że. Ale fajny, fajny mecz i fajnie, fajnie, śmiesznie. No, śmiesznie. I masz informa, także gitara. Mam informa, zobaczymy, jak kosztuje później. No, dobra, no i szczegóły spotkania jeszcze takie na szybkości. No i to było na tyle, ja dziękuję i ty też dziękujesz, czy nie? No nie, ja nie dziękuję, nie, no jasne, że dziękuję. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli to oglądacie u mnie, to zapraszam na kanał Kamyka. I jeżeli oglądacie to u Kamyka, to zapraszam na mój kanał. Ha! No, jaki reklamodawca i w ogóle... Ale mój bardziej, jakby co. No i jeszcze w komentarzach u mnie możecie napisać, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Może uda mi się coś załatwić, tylko nie mówcie, żebym zagrał z PLK Damianem, bo on gra na Xboxie i się nie da tak zagrać, także... No, mi się w sumie spodobało, także ja rozważę, czy jeszcze będę coś takiego kminić. Tak więc to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.